Jest wczesny poranek. Stoimy przed izbą przyjęć, czekając, aby wejść. Przyjmą na detoks i terapię? Nie przyjmą. Jeden mężczyzna na wózku, trujący się denaturatem, już ostatnia faza alkoholizmu. Kiedy nie masz już niczego, wszystko zostawiłeś, wszyscy cię zostawili. Kiedy nie masz już sił, ochoty i nadziei na nic, właściwie jesteś nikim i stoisz przed izbą przyjęć, czekając. I drugi mężczyzna, młody chłopak, patrzy się na nas. Kiedy tak czekamy na wejście, lekko zdenerwowany, mówi: dzwoniłem, przyjechałem, nie chcę pić więcej. Ja mówię: no widzisz, denatura to już ostatnia faza. Nie wiem, co ty piłeś, ale mówię, wiesz co, bez Boga to ty nie dasz rady, chłopie. Masz tu obrazek, zerknij sobie, zacznij czytać Pismo Święte, pomódl się, żebyś miał trochę czasu na terapii, detoksie. Może jeśli tego słuchasz, to pozdrawiam cię. Pan Bóg będzie z tobą. Mężczyzna tak patrzał na nas i miałam wrażenie, nie mam pewność, że to spotkanie było ważne dla dwóch osób. Dla tego młodego chłopaka i dla tej osoby czekającej w tej ostatniej fazie na detoks. Kiedy już straciłeś wszystko. Wiem, że historia ma swój ciąg dalszy, który planuje Pan Bóg. Niech Jezus będzie uwielbiony w tej sytuacji, w tym naszym czekaniu i w tym przypadkowym spotkaniu się przed wejściem na izbę przyjęcia.